z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny ojczysty język? Partowie, Medowie, Jelamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu. Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszeli ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co to ma znaczyć? Mówili jeden do drugiego. Oto Słowo Boże. Ta przestrzeń, która ma zostać napełniona, a która też wyraża całego człowieka, to serce człowieka. Słowo Boże poucza, że serce człowieka to przestrzeń, w której Bóg spotyka się z tobą. To przestrzeń i zarazem obszar, który Bóg pragnie sobą wypełnić. Dlatego chciałbym teraz przez moment, zanim pozwolimy Bożemu Duchowi napełnić nasze serca, przyjrzeć się temu, co znajduje się w naszym sercu. I gdy wnikniemy w to nasze serce, gdy się mu przyjrzymy, to, co tak naprawdę wychodzi na pierwszy rzut oka i co staje się taką radością, to, co daje nam siłę, to są różnego rodzaju sytuacje, do których ciągle chcemy wracać i możemy je najprościej rzecz ujmując określić jako radość. I każdy z nas przeżywa jakąś radość. Obserwowałem niektóre grupy i mimo zmęczenia, mimo wysiłku, mimo trudu, na wielu z waszych twarzach było widać radość, że wreszcie dochodzimy na postój. Amen? Mimo zmęczenia, mimo trudu, mimo bólu. Ale trochę przyjrzyjmy się też tej radości, jak ona jest. Drogie Panie, chyba wszyscy faceci zazdroszczą wam jednej rzeczy, której my nigdy tak naprawdę nie doświadczymy. To taka radość, która towarzyszy wam i jest przypisana matkom, które po wielkich bólach cierpienia, rodzenia, kiedy widzą swoje dziecko i kiedy to dziecko jest przyłożone do waszych piersi, kiedy widzicie, jak ono płacze, jak ono oddycha, to ten ból znika. I tej radości nikt nie jest w stanie wyrwać wam z serca, choćbyście nie wiem, co robili. Ona będzie obecna. Ona może być atakowana przez różnego rodzaju wybory waszych dzieci, ale jej wam nikt nie zabierze, drogie mamy. I my możemy, faceci, sobie tylko wyobrażać, co to za wielka radość. Jaka jeszcze jest ta radość? Przypatrzmy się męskiemu światu, chociażby ojcom, którzy uczą na przykład swoje dzieci jeździć rowerem, albo syn osiągnie jakieś sukcesy. Tak, to moja krew. To po mnie, to po tatusiu, nie po mamusi. I taka radość jest obecna, ale tej radości doświadczamy w różnych aspektach. Takiej radości, bracia i siostry, nam, kapłanom, nikt nie zabierze, kiedy my po raz pierwszy, tak jak tutaj jest ksiądz neopresbiter, podniósł ciało pańskie i powiedział, bierzcie, jedzcie. I ukazał to ciało ludowi Bożemu. Taka radość, kiedy siostry zakonne leżą na posadzce i oddają swoje życie w akcie konsekracji Jezusowi, mówiąc, Jezus, staje się twoją oblubienicą i czyń mnie swoją oblubienicą, stając się wtedy jednością przez ten fakt ślubów i nikt tej radości nie zabierze. Natomiast chcę już od razu powiedzieć, że jest wiele osób, które pragnie tą radością, jakby to powiedzieć, zamieszać, powodując różnego rodzaju takie sytuacje, żeby tą radość wypatrzyć. Nie tak dawno skończyłem współprowadzić rekolekcję z biskupem Edwardem Dajczakiem i na koniec młodym ludziom powiedzieliśmy tylko tyle.
Zobaczcie, drodzy młodzi ludzie, dzisiaj świat serwuje wam wiele różnego rodzaju radości, wiele różnego rodzaju pseudoszczęścia. Radość równa się szczęście. Po co? Po to, żeby was chycić, dosłownie złapać za bety, nakarmić tym pseudoszczęściem i doprowadzić do takiej sytuacji, że upadniecie. I później co ten świat robi? Zostawia i pędzi dalej i idzie łowić kolejne osoby. To również dotyka dzisiaj małżeństw, które w pogoni za swoją codziennością, tym pseudoszczęściem, tą pseudą radością chcą się zachłysnąć. Ile rozbitych rodzin dzisiaj. Natomiast jaką radość daje nam Jezus? Daje nam taką radość, że my w tej radości, mimo tego, że chociażby nawet szukając tej radości, upadając, szukając tej radości, to co zrobi Jezus, po pierwsze jest z nami, po drugie wyciąga rękę i nas podnosi. Bo nie zostawia cię samego. I im więcej trudu i wysiłku, zaangażowania, ba, determinacji włożysz w to, żeby zdobywać tę radość Jezusową, tym więcej tej radości będzie w tobie. I co ona będzie robiła? Dokończcie sami. Radość będzie rodziła kolejną radość. Ale co jeszcze znajdziemy w sercu człowieka, gdy się tak przyjrzymy, wnikniemy w nią? Znajdziemy tam różnego rodzaju bóle i lęki. Takie rzeczywistości, od których bardzo często uciekamy, ale takie rzeczywistości, które na pielgrzymce niesiemy do Matuchny. Takie rzeczywistości, które naprawdę często spędzają nam przysłowiowy sen z powiek. Ból natury fizycznej, ból natury psychicznej, ból, który zadajemy sobie nawzajem. I ten ból, pamiętaj, drogi braci, droga siostro, on ciągle będzie zawsze ranił. Jaki jest ten ból? Popatrzmy na niego przez moment. Ten ból przeżywam w kilku, tak jakby powiedzieć, wariantach, w kilku kierunkach. Mogę go zadawać sam sobie. Mogę go zadawać drugiemu człowiekowi z premedytacją, chociażby czyniąc drugiego człowieka podmiotem do osiągnięcia jakiejś tam korzyści. Ale pamiętaj, gdy ty krzywdzisz drugiego człowieka, to też krzywdzisz w siebie. Dlaczego? Bo krzywdzisz obraz miłości, który jest w tobie. Nie myśl, że jeżeli skrzywdzisz drugiego, to nie skrzywdzisz siebie. Skrzywdzisz, dlatego że ból, który zadajemy i mamy o nim świadomość, on się wydobywa z naszego serca. I już tutaj zaczyna się zagnieżdżać w naszym sercu. Ten ból również coraz częściej dzisiaj się objawia jeszcze zupełnie z innej strony. Obserwuję trochę świat młodości, świat życia rodzin i powiem wam, że z zatrwożeniem przyglądam się pewnym rzeczywistościom. Jestem zaniepokojony tym, jak dzisiaj ludzie są pozostawieni samym sobie. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, drodzy, że dzisiaj samotność ma zostać wpisana jako choroba cywilizacyjna naszego społeczeństwa? Coraz to większe mury, coraz to więcej mieć, coraz to szybciej żyć, a tak naprawdę drugi ucieka. Powiem jeszcze dosadniej. Do czegośmy się doprowadzili, że w naszym społeczeństwie musimy robić testy na poczucie empatyzmu wśród ludzi, kiedy to na przykład stawia się nastolatka na mrozie, patrząc, jak długo trzeba czekać, aż podejdzie do niego drugi człowiek, który zobaczy, czy on potrzebuje twojej pomocy. Tego możemy doświadczyć na pielgrzymym szlaku. Kiedy na przykład zadaj sobie pytanie teraz. Czy widzę drugiego mojego brata, moją siostrę na pielgrzymym szlaku? Czy go dostrzegam, czy też tylko myślę o swoim czubku nosa? Ten ból również pojawia się w rzeczywistości lęku. Czym jest lęk, gdybym go mógł tak najprościej zdefiniować? To takie błędne wychowanie, które wydaje się ciągle, że to jest właściwe. Ja się boję ciągle coś zrobić, ja się lękam ciągle coś zrobić. Jakie mamy lęki? Mamy lęk przed odrzuceniem, czyli lęk na przykład przed ośmieszeniem się, bo nie wiem, czy sprostam, nie wiem, czy dam radę, nie wiem, czy podołam. Lęk na przykład przed ukazaniem komuś swojej umiejętności. Czy też lęk, uwaga, to jest znak czasów. Mam lęk, żeby okazać pomoc drugiemu człowiekowi, bo nie wiem, jak on zareaguje, bądź jak też inni zareagują.
To też jest obecny w wspólnotach zakonnych. Spokojnie. Mówię ze swojego podwórka. Mam też lęk na przykład wobec własnych słabości. Lęk wobec własnych słabości, z którymi... Dlaczego ten lęk się pojawia? Bo ja się ciągle z nimi sam pragnę rozprawiać. Ja sam chcę się nimi zająć. I mam też lęk wobec innych. Tych, którzy są obok mnie. Tych, którzy może mają, nie wiem, inny kolor włosu. Bądź też inaczej coś tam powiedzieli. Jeszcze jest tak zwany lęk przed zmianą. To, co wysłuchaliśmy w perykopie ewangelicznej, którą przepięknie przedstawił nam arcybiskup Grzegorz. Lęk wśród apostołów, bo oni nie poznali Jezusa. Ale też lęk, gdy w drugim fragmencie ta scena jest ukazana, lęk, kiedy oni boją się wypłynąć. Boją się iść, bo dlaczego ten lęk się pojawia? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Często słyszę takie słowa, zwłaszcza ostatniego dnia na pielgrzymce, pewnie ty, Darku, też. Co zrobić, proszę ojca, co zrobić, proszę księdza? Bo na pielgrzymce to wszystko pięknie, ładnie, łatwo, świetnie, dajemy radę jako wspólnota, ale boję się wrócić do domu, czuję lęk, bo nie wiem, co zastanę i nie wiem, czy sprostam, czy te owoce, dary Ducha Świętego, to doświadczenie Boga, to doświadczenie Jego obecności pomoże mi wzrastać. Co zrobić? I wiecie, to Bóg dał mi odpowiedź z zeszłego roku. Masz 6 dni, żeby Go odkryć, masz 6 dni, żeby się Nim tak zachwycić, żeby On ciągle w tobie rodził pragnienie głodu, zaraz będzie o głodzie. I po trzecie, masz 6 dni, żeby przy pomocy kapłanów, przy pomocy słowa, przy pomocy modlitwy, w darze wspólnoty, znaleźć taki w sobie mechanizm, sposób, aby ciągle powracać, ciągle wzrastać, by owoce tego czasu w tobie ciągle się rodziły. Ciągle się rodziły. I co się tutaj pojawia? Kolejna rzecz, która się mieści w sercu, jest bardzo piękna, która przejawia się w każdym przeżywanej płaszczyźnie relacji. Jeśli to Jezus, to odbierzcie. Kolejną rzeczą, która się mieści w sercu, to przepiękny dar, którego nie może zabraknąć, który powinien ciągle wybrzmiewać w relacjach tej świętej triadzie relacji, czyli w mojej relacji do Boga, w mojej relacji do drugiego człowieka, w mojej relacji do siebie samego, to jest, bracie i siostro, troska i odpowiedzialność. Troska i odpowiedzialność. Jeżeli nie zatroszczymy się o dar miłości, który jest tutaj w naszych sercach, jeżeli nie będziemy pragnęli być odpowiedzialni względem tego, co mamy w sercu, to prędzej czy później nie łudźcie się, że to wam gdzieś ucieknie. Że to wam gdzieś ucieknie. Co jeszcze znajduje się w sercu? Żeby nie było. Powiedziałem o głodzie. Niech będzie. I chciałbym tutaj przywołać obraz świętego Augustyna, który przepięknie interpretuje w jednym ze swoich dzieł doświadczenie głodu Boga. I ten głód Boga jest po prostu niesamowity. I zrozumieją teraz moje słowa w sposób szczególny osoby, które są już w jakiś czas na takiej pogłębionym życiu duchowym. Gdy raz kosztujesz Boga, gdy raz spróbujesz się Nim nasycić, to On ciągle będzie rodził w tobie poczucie kolejnego doświadczenia tego głodu, że chce jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. I to się nazywa tak zwana dynamika rozwoju życia duchowego, która polega na tym, że ten dynamizm sprawia, że nasze życie nie staje się monotonne, lecz Bóg w ten sposób sprawia, że twoje życie jest po prostu witalne, ciągle żywe, tak? Chce doświadczyć tej miłości. I teraz sobie przypomnij, kiedy pierwszy raz tak namacalnie doświadczyłeś miłości Boga i jak wygląda ona dzisiaj. I wiesz, dlaczego rodzi się ten głód?
Dlatego, że Bogiem w pełni nasycimy się tam, kiedy staniemy przed Nim w niebie. Gdy Go ujrzymy takim, jakim jest. A ten głód jest po to, po co? By dawać nam siłę, żeby nam się chciało. Dosłownie. Dosłownie. Ale co jeszcze znajdziemy w sercu? Aha, jeszcze, żeby nie było, że tak krótko o głodzie. Ten głód powinien również objawiać się w relacjach. Drodzy małżonkowie, wy musicie być głodni zdobywania i odkrywania i zachwycania się mocą miłości, która połączyła wasze dwa serca. Nie wolno przestać. Tak samo jest w relacjach nas, osób życia konsekrowanego, nas, osób życia duchowego. Bo to daje nam siłę do tego, żeby jeszcze bardziej przybliżać się do Boga. Co się wtedy stanie? Jeżeli ten głód będziemy ciągle chcieli odpowiadać na to wezwanie tego głodu w nas, to będzie więcej w nas Boga. I mówię teraz w sposób szczególny do osób życia konsekrowanego i do duchowieństwa. I im więcej będzie w nas Boga, tym więcej przez nas Boga będzie w was. I módlcie się o to, żebyśmy wiecznie byli głodni Boga i żebyśmy się karmili ciągle Bogiem. Co jeszcze znajdziemy w sercu człowieka? Znajdziemy tam różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, momenty, kiedy podejmujemy wybory. Była konferencja o spowiedzi, nie będę już teraz wchodził, to całe zagadnienie. Ale znajdziemy tam również takie rzeczywistości, chcę krótko tylko o tym powiedzieć, w których tak naprawdę oszukujemy swoje serce. Jest to tak zwana rzeczywistość nazwanych przeze mnie masek. Czyli dostosowywania się do danej sytuacji. Kiedy widzę księdza przewodnika, to składam ręce, a później mu cisnę. Kiedy widzę matkę przyłożoną, szczęść Boże, i tak dalej. Kiedy widzę swoją najbliższą osobę, to jestem w miarę miły, a później się odwracam i mówię tak. Chrońcie się przed nim, przed tym i uwalniajcie wasze serce od doświadczenia masek, gdyż ono może doprowadzić do tego, że prędzej czy później staniecie przed lustrem i siebie nie poznacie. Pytanie bardzo proste, odpowiedzcie sobie. Chcecie ludzi, którzy będą do was mówili prawdę, czy też chcecie ludzi, którzy będą was karmili po prostu fałszywym obrazem swojej osobowości? Ja pamiętam taką scenę. Było to przy Światowych Dniach Młodzieży. Prowincjał się... Z tyrany byłem jak 120. I prowincjał się mnie pyta, Łukasz, jak tam? Ja, wspaniale, jeszcze mi dajcie tego obowiązku, wszystko pięknie, ładnie, dam radę, podołam, nie? Dobrze, nie wyszedł, to jakżem se pocisnął. A taki mój starszy ojciec popatrzył na mnie i mówi tak, i po co to? I na co to? I na co to? W sercu znajdziemy również doświadczenie wyborów pomiędzy tym, co dobre, tym, co złe. I dotykamy tutaj płaszczyzny wolności. O tym pięknie było wczoraj powiedziane. I co sprawia, że serce człowieka jest zatwardziałe? Co sprawia, że Bóg, który posyła do ciebie codziennie swojego ducha, ono jest zamknięte, ono jest zatrwożone, ono jest zalęknione, ono nie chce się otworzyć, ono nie chce przyjąć tego, co Bóg po prostu ci pragnie ofiarować. To jesteś ty. To jest ten twój człowiek, który jest w tobie. Pamiętasz tych dwóch ludzi? Obraz biskupa Grzegorza. Tych dwóch ludzi. Co zatem zrobić? Bo moglibyśmy w tym momencie skończyć, powiedzieć, sorry, winę tu, takie jest życie i nie da się nic. Na szczęście Bóg nie zostawił nas sierotami, posłał do nas swojego ducha. Papież Franciszek powiedział kiedyś, że jedynie Duch Święty może poruszyć twoje serce. Duch Święty może poruszyć twoje serce. Może sprawić, że zatwardziałość, która pojawia się w twoim sercu, przestanie istnieć. To Duch Święty może sprawić, że to wszystko, co obumiera, mocą miłości powstanie do życia. To Duch Święty, wypełniając ciebie, napełniając ciebie, może wszystkie twoje braki, może wszystkie twoje kompleksy, może wszystkie twoje zranienia, może wszystkie twoje choroby uzdrowić. To Duch Święty może cię przeniknąć, tak jak tych, którzy byli zgromadzeni wraz z Maryją w Wieczerniku, kiedy to na nich spoczął Duch.
Tylko jest jedna rzecz, która jest niesamowicie ważna, istotna, a brzmi ona następująco. No. Apostołowie, gdy przyjęli ducha, ich życie przewróciło się do góry nogami. Byli świadkami tego wypełnienia, napełnienia. Do tego stopnia, że zaczęli mówić w innych językach. Do tego stopnia, że zaczęli cuda czynić w imię Jezusa. Czy tego pragniesz? Czy chcesz czego doświadczyć? Dostaliśmy tutaj konkretną szansę od Boga, który nas tu zgromadził w tej wspólnocie, by po raz kolejny napełnić nas swoim duchem. Jesteśmy tu zgromadzeni w tym wieczerniku wraz z Maryją, jak apostołowie. Więc niech to pragnienie serca pojawi się w nas tutaj, że tak, chcę tego. Chcę tego doświadczyć, chcę w tym wzrastać. Bo dosyć mam oszukiwania siebie. Dosyć mam borykania się z tym wszystkim, co trudne, tym wszystkim, co zalęknione, tym wszystkim, czym sobie nie radzę. To jest jedno ale. Chcecie wiedzieć, jakie? Nie słyszę. Tak czy nie? No to ty tego musisz chcieć. Bóg uzbroił cię niesamowitą zbroję, dając ci instrumenty w postaci sakramentów. Skorzystaj z nich. Bóg dał ci zbroję w postaci słowa. Wczytuj się w je. Odkrywaj go. Bóg dał ci zbroję w postaci darów, które posyła na ciebie w duchu. A dlaczego posłał tego ducha? Jest taki wczesnochrześcijański obraz. I już kończę. Który pokazuje Boga Ojca, Boga Syna i jak z nich wychodzi miłość. I Bóg tak bardzo cię ukochał, że nie chce tej miłości tylko zachować dla siebie, lecz pragnie ją wylewać na ciebie. Pomyśl teraz, co się mieści w twym sercu. I za chwilę zaprosimy do tego Ducha Świętego. Nie bój się, jesteś kochany, nie bój się, jesteś moim dzieckiem, nie bój się, jesteś kochany, nie bój się. Jesteś moim dzieckiem, ja Pan Twój Bóg. Nie opuszczam Cię, ja Pan Twój Bóg. Jesteś kochany, nie bój się, jesteś kochany, nie bój się, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim dzieckiem, nie bój się, jesteś kochany, jesteś.